Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, to jest Barnfinders i kontynuujemy naszą rozgrywkę. A kontynuujemy naszą zabawę odnośnie całego tego bajzlu tutaj. Serio. Klikałem na to głupie coś i nie działało. Teraz działa po prostu od tak. Klikłem i działa. Nie mam pytania. No nic, no wtopa niesamowita. Zwłaszcza, że... O, podłoga. Zwłaszcza, że kurczę, myślałem, że naprawdę to będzie jakoś bardziej skomplikowane. A ja po prostu jestem gamoń i źle klikałem. Okej, okej. Nie pierwszy, nie ostatni. Spoko. Przyzwyczaiłem się. Mam nadzieję, że wy również. Niemniej kontynuujemy zwiedzanie tego całego bunkra. Co to w ogóle jest? Ty, what the hell? Jakiś taki plecak czy coś? Ach, no tak, było napisane, że to plecak. Chyba do cięcia drutu, czy cokolwiek. Daj mi. Daj. Daj. Ales, ales. Okej, got him. Proszę bardzo. Ja mam Kenia. Nie mogę tego podnieść. Może z drugiej strony podejdę i będę mógł. O, karta. Me and Mr. Fox are developing a new system of key cards so that we can protect our food, our beer and our comics from them. Okej. Też ich widziałem, nic strasznego, szczerze powiedziawszy, chłop robił u mnie zakupy co jakiś czas, tak. Nie ma czym się przejmować, jakiś gaz, spoko. Jakieś pierdółki, proszę ja was. Dawaj, dawaj, dawaj. Siedamy to od razu. Łoka, piła czaderska. Proszę państwa, tu nie ma, nie są przelewki, o. Hasiok na mydło miał tyle, kurczę, metalu, serio. Czy to nie było na mydło? No nieważne. Daj to, daj to. Daj tutaj jakieś pierdółki też. Też chcę, daj. Dziękuję. O, czajnik. Co to jest? Sprzedaż. Tu wszystko już? Wygląda na to, że... Tak. Jak znowu będzie, że źle klikam, to normalnie się zdenerwuję. Czekaj, a wyjdźmy, przejdźmy tutaj. Jest! Dobra, zamknij te drzwi. Tutaj cyk, to na sprzedaż, proszę. Nie wiem, czy ktoś chciałby kupić taką używaną, poobijaną i naprawioną przeze mnie butlę. Średnio bezpieczne. Jakieś cuda na kij, proszę bardzo, jakieś beczki, nie beczki, pierdółki. Tam bo wpadło pod to, nie? Czy coś? Nie? Coś tu kurde słyszę. O nie! Ja tam miałem wleść. Ty, czekaj. Najgorzej na świecie. There is proof that our planet has been and still continues to be visited by extraterrestrial life. But until we are able to capture and study them, the question will remain. Do aliens really exist? And why do they need so much moonshine? Nie wiem, po co im tyle bimbru, nie wiem. Ale fajowska pufa. Zawsze chciałem taką mieć. A, to stolik na sprzedaż. O, co to? Not here. Day 113. This bunker leads to my family mine. Grandma always told Dad that all that carbon dioxide would melt our brains like pudding.
when this war is over, Mr. Fox and I are going to open this mine once again. Okej. Ten chłop jakiś taki trochę psychol. Czekaj, czy to można? Nie. A szkoda. Ale czujcie, jakie smutne życie. Tak ze schizowanym trochę być. Chyba, że faktycznie był porwany przez kosmitów. I proszę bardzo. W ogóle, co ciekawe, jakiś czas temu... Kurde, aż tyle kart tu jest potrzebnych, żartujesz? Ja mam jedną. Ostatnio była sytuacja taka, że... O kurde, chyba jakaś zagadka. Że... Pentagon? Nie Pentagon. Jak będzie się... Chyba FBI, tak dokładnie mówiąc, odtajniło wszystkie dokumenty odnośnie właśnie kosmitów, Roswell, spotkań jakichś tam trzeciego stopnia, UFO i tak dalej. Ciekawe czemu... Jakoś tak szczególnie media w Polsce się tym nie przejęły, mimo tego, że na całym świecie to było faktycznie dość istotne. I większość mediów zagranicznych o tym głośno mówiła. No ale w każdym razie, no to taki schemacik był. O, gitara! Ja tam nie wchodzę. Podejrzewam, że już stamtąd nie wyjdę, więc nie. Nic, okej. Weź się posuń z tym. O, lewitowało jeszcze, też spoko. Tu coś? Nie. Nie, o, skrzynka. Nie. Po co tu tyle kart w ogóle jest? Weź to też, idź mi z tym. Nic. I nic. No coś ewidentnie słyszę, tylko kurde nie wiem gdzie. Daj to, nie. Czy tą samą kartą mogę otworzyć coś jeszcze? Tak. Wow. Szok. O ja. Jakieś takie. Ej, on u mnie zakupy robi. Czekaj, zamkniemy te drzwi na chwilę. Coś? Nie. Tam? Też nie. Coś? Nie. Tu też nic. No, halo. Dziękuję. Łomatko, i to wszystko pojedynczo. Tak, no dobrze, rozumiem, że oni co chwilę się pojawiają. Tak. Dobra, tu nic. I see them in my dreams, okej. Okay. They want to steal my comic, na pewno. America! Hell yeah. I saw green fireball, okej. Okay. Gdzieś ty to widział, człowieku. O, karta. Day 256. The space fleet never came. I'm willing to go outside. Naked, but not afraid. Maybe I can see the sun one more time. Ej! Czekaj. Kurde, to czekaj, bo te zdjątka to tak, kurde... Jakieś podejrzane są na tej mapce, co tam jest. Chłop tu niezłą robotę widzę wykonał. Weź to, nie da się tego zniszczyć, dobra. Zaraz się przyjrzymy, spokojnie. Bez paniki. O matko, ile tego tu jest. Pyk. O, karta. Mogę? You found it, but you will never know it's for kitchen room.
They should be able to rescue us. Mr. Czekaj, Fox also likes to hide our key cards just for fun. Such a character. Czy on mi właśnie powiedział, że ten klucz jest do kuchni? Alien, go home. Okej. Okay. Creepy. Dobra, pokaż mi to. No tutaj mamy tą mapę, no i... Tu byliśmy. Tu chyba też. Aha, ty, bo to są jakieś lata w ogóle. 8-1. 7-3. 7-5. No, już lepiej widać 7-4. Okej, okay, 9. Aha, to jeszcze 3 albo 4 misje mamy. Dobra, spoko. Nie wiem, czy dobrze robię, ale to nic. Dobra, jest. I see them in my dreams. Paszczon. I want to be alive. Aha, I want to believe. Przepraszam, nie be alive. Ales. To paszczon. Ale widzę, że już tutaj mamy machinę na sprzedaż. Superancko. Już słyszę jakieś dziwne rzeczy. Jakaś waza. Dobra, teraz tak. Gdzież to mamy się udać? Tu? Nie. Tu? Tak. Harry Potter. Dobra, ja bym się chciał jeszcze tutaj dostać. God damn it. Dzień dobry wszystkim. Aha, ta latarka już jest włączona, tylko ona nic nie daje prawie. No dobra, niech będzie. Halo? Ktoś jest w domu? Nie wiem, czy to kałuża, czy to dziura. Halo? Kałuża chyba jakaś, ale... O, to tam jest wejście. Okej. Okej. Znalazłem klucz. Dawaj to. Czekaj, czy to jest do bramy, czy... Co ciekawe, u foków tu jeszcze nie było. Tak, to było do bramy. Coś tu leży? Nie. Świetny pomysł w ogóle, tak zabezpieczenia niszczyć, ale to nic. To nic. What? Co to jest? Plecak kosmonauty. Okej. Okay. Warning. Coś tam, nie widzę, bo naklejka jest niewyraźna. Dobra, trudno. Bierzemy. Jak można sprzedać, to bierzemy. Co gorsza, złotego papieru jeszcze nie było, kurczę, pieczone. Halo? Znalazłem złoty papier. Szlak. Nikt tego nie widział. Tego też nie. Ta-dam! Co ja mam teraz zrobić? Oho. Przepraszam, ale... Nie do końca rozumiem, co ja mam tu kurczę zrobić. No cała masa rzeczy jeszcze jest do znalezienia najwidoczniej. Ale kurczę, nie wiem gdzie. No tamto jedno pomieszczenie, nie? Najwidoczniej.
Tu nie ma, tu nie ma. Tego się zepsuć nie da. Czekaj, jeszcze raz. Jeszcze podłogę gdzieś tu słyszę. Tam są tylko sznurki. Tu nic, tu nic. Tu nic, kurczę. Tego się nie da. O, tu nie byliśmy. Tam nic nie widzę. Daj, 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 daj. Daj, 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 daj. Ekspres do kawy, sztos. Toster, sztos, noże, super. Cały komplet nawet, ulela, prawie. Aha, kuchenki już nie mogę. O, kapu też się nie da sprzedać, dobra. O, jest! Karta, w końcu. Today, Mr. Fox was very sick. Symptoms of diarrhea, dehydration, and fecaloid vomit. During our sleep, they poisoned our food with their neurocognitive neural weapons. But we don't need food. Our genes are strong, like Dad used to say. Taki trochę psychol. Co? No do spaghetti monster. What? A nic więcej nie ma, tylko to. Dobra, wygląda na to, że tutaj to będzie wszystko. No to zostało jeszcze to pomieszczenie. Dydym. Ty, co to jest? A, do questa. Da la 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 la. Wet floor. No nie wiem, czy taki wet floor. Tak, wolę tak sprawdzić dla pewności, czy nic tu nie ma. Na suficie też nic nie widzę. Ogólnie jeszcze jest strasznie dużo rzeczy, które możemy podnieść, ale kurczę, nie widzę niczego. Cyk, 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 cyk. A tu? Kurde, liczyłem, że to będzie to ufokowy bimber. They want to steal comic. Okej. Okay. Nic. Czekaj, tu byliśmy, tu byliśmy. Tu również. No tu jak najwidać. Najwidoczniej również. Czekaj, tu nigdzie nie wejdziemy. Czy jest tu coś, co mogę jeszcze podnieść i sprzedać ewentualnie? No kurde, liczyłem, że to będzie ta buteleczka z tym alkoholem. Od ufoków. No, widzę niestety nie. No żeś kurcze pieczone, no. To by na pewno nigdzie nie trzeba tam iść? Chyba nie. No dobra, nie, to nie, no łaski bez, no. Jeszcze popatrzę tutaj na górze, czy nic nie ma. O, chyba nie. Chyba to by było na tyle.
jeżeli chodzi o te lokacje. Znaczy wiem, że nie jest to na tyle, bo jeszcze tutaj jakieś rzeczy muszą być do znalezienia. Chyba dwie lub trzy. Ale nie mam zielonego pojęcia, gdzie one mogą być. Co to za dźwięk? To ta elektrownia? Ty weź, aż to wyłączę. Ta. Ej, ale ja to wyłączyłem, halo. No. Co to ma w ogóle znaczyć? No dobra, no to jesteśmy tu. A dlaczego tu nigdzie nie ma tego... Kurde, zakaz dla ufoków. Da się to podnieść? Nie. Czemu tu nigdzie nie ma tego bimbru? Kurde, czekaj. Przejdziemy tędy. Najwyżej tu wrócimy. Myślałem, żeby ten dach jeszcze przeszukać ewentualnie, ale zapomniałem, że wszystko zniszczyłem, więc trzeba będzie tu wrócić po prostu ewentualnie. Albo... O. Czekaj, może się da wskoczyć jednak. Da się normalnie wskoczyć. A tutaj coś? Co ja zrobiłem? Jak ja to zrobiłem w ogóle? Świetnie. Że popsułem prawie grę. No nie wiem, nie wiem. Wygląda mi na to, że to już wszystko, ale... Znaczy no... Jeszcze dwie rzeczy, ale nie mam pojęcia, gdzie ich szukać. Więc... Welcome to Miko Shop. Więc mam... Tak. Następnym razem. Następnym razem kupimy tego kurczaka, bo ja jestem też ciekawy, co on takiego może nam pomóc zrobić. Dwie rzeczy, jedna kolekcjonerka i jedna zwykła. Nie mam pojęcia, gdzie jej szukać. Naprawdę, nie wiem. No dobra. Wyładuj to, proszę. Aha, czekaj. Jeszcze. Cześć. E-mail, zlecenie, zapakuj, wyślij, nara. Nara! A na mnie pozostaje nic innego, jak się walnąć spać po prostu. Czwartek, 7 rano. Dobra. A jak rozpocząć dzień, to już z przytupem, czyli otwieramy sklep. Tu odkurzacz, tu jakieś pierdółki, tu jakieś gitary, jakieś cuda na kieju, proszę bardzo. Zestaw noży. Wspaniale. Dzień dobry. Witam panie Stefanie. Pięknie. Cieszę się, że jest pan zadowolony. Mam nadzieję, że odkurzacz się przyda, bo wykopałem go z ziemi. Aha, tu jeszcze traktor. Ile za traktor? 1500 tylko. I duży ten traktor trochę. Siema. Ach nie. Co? Ach nie, och tak. Ładividio, blieblieblie, tuturu, kurczę no. Madonna mia. Proszę bardzo. No to czedersko, że może, że dasz więcej? Nie. Dobra, bierz, jest twoje.
Naprawdę ten optymizm i jego radość była niesamowita. Ile za paleciaka? 200 dolców! Żartujesz, paleciak jest chyba więcej warty niż 200 dolców. Ten może nie, ale ogólnie chyba tak. Iii. To 2,5 tony nawet. Proszę, proszę. Czemu KGS? Ej, idź ty, bambaryło ty. Cześć. Klientów mi straszysz. Ło, ufok. Nie, skradziej. A poszoł. Idi na, no, wiadomo. A masz taczkę za 28. Z drewnianym kołem i przegniętym drewnem. Dzień dobry. Nie wiem, panie kolego, po co panu taka butla, ale... Śmiało. Proszę. Powodzenia. Kurde, liczę, że ktoś traktor będzie chciał kupić. Sprzedajesz mi maskę płodności? Hejka. Dam o wiele mniej. Tak poniżej stówki bym chciał dać. Kurde, nie udało się. No ale dobra, spoko, biorę to. Dziung, 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 dziung. Dziung, 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 dziung. Czy mamy tu kogoś? Nie. Szkoda. Dzień dobry. Też tak uważam, ale nie do końca. Fantastycznie! Co radośni, co to za gazówki w ogóle są, co to za butlek? Siemasz. Czemu mnie to nie dziwi, że to ty? Proszę cię uprzejmie. Co ty tam się dotykasz jakoś tak dziwnie? Dobra, masz. Jest twoja, nara. Co ty mi tutaj z tymi rynkoma? No czemu nikt traktora nie chce kupić? Fantastyczny stan. Chodź, chodź, chodź. Ciu! Ty, mogę go na dach rzucić? Ciu! Prawie. Dzień dobry. Prawie. Dasz nawet więcej, przyjacielu, bo mogę się jeszcze z tobą targować za dwa razy. Kurde, prawie. No, bierz to i tyle, a nie. Nara. O, ktoś chce traktor. Cokolwiek. Kurde, nie. Nara. Odrzucam twoją ofertę kupna, bo nie wyszło mi. Bo zepsułem. Ach, tutaj jest miejsce. Aha. Łap. Przepraszam, to taki prank. Bierz lampę i jelo. Nara. Go tam rzucić? Hy! Najdziwniejszy kurczak na świecie, ty. Czekaj, a tam? Hy! Też nie za bardzo. Dzień dobry. Kurde, no. No nie. Tylko... nie. Przed chwilą ci to sprzedałem, gamoniu. Nie chcę cię. Ten lis jest creepy. Idź sobie. Nie chcę tego. Tak było.
No, co taki zły jesteś. Kup sobie stolik do kawy, no. O, 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 o! Dzień dobry. Tam zaraz sporawo. Kurde, prawie trafiłem, ale... No, dobra, bierz. Narka. Czekaj, bo... Mamy coś do umycia? I do naprawy, to mnie nie interesuje w tej chwili. Gitara jest do umycia. No i spoko, dawaj gitarę. Szybko poszło. Dzień dobry. Zestaw nożów z noży za 4 dyszki. No dobra. Ja również. Ty, no ale... Ja mam jeszcze jedną gitarę, czemu nie mogę jej powiesić? Kurczę, no miały być dwie osoby, czemu jest jedna? Halo? No nie wierzysz, znowu ty. Idź sobie. Kurde, zepsułem. No... Dobra, masz, nara. Muteczek. Co myślisz o lądowaniu na Księżycu? A co mam myśleć, no? Było. I co z tego? Nie! Niech to dunder świśnie. Hell yeah! Nara! Tak się cieszyć z paleciaka? Kurczę. No, odrzuć. Nara. Sorry, byczku. Ty, ale... Ja mam halabardę jeszcze. Nie wiem, gdzie ją dać. Mamy coś jeszcze do umycia? Fiu, fiu. Trening umiejętność. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja bym chciał... Może betoniarkę? 480... Serio? Ta butla jest za 480? Wow. Wow! No... I idę sprzedać. Już, 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 już. Daj mi za gitarę stówkę i będzie gitowa. No i 120 też git. A idź. Jak to się kurczę naprawia? Dobra, pamiętam. Po co mi sznurek? Do butli takiej. Strasznie dużo materiału to kosztowało, ale to nic. Cóż my tutaj? Po co ci taki kapelusz? Nie będzie ci do twarzy. No dobra, masz. Nara. Nie dotykaj mnie. Ty z wyrolu, ty. O kurde, jak się zepsułem. Nara. O, halabarda. Proszę bardzo. Możemy coś jeszcze naprawić tak na teraz? Telewizor chcę. Co nie? I to telewizor naprawiać, daj mi żyć, człowieku. Pyk. W końcu kiedyś mi się uda go naprawić, nie? Dzień dobry. Też tak uważam, aczkolwiek nie. Poszło, nara. Nie ma zwrotów.
Dzień dobry. Kiri-kiri-kiri-kiri-karakoru. Kiri-kiri-kiri-karakaru. Ja cię nie wierzę. Nara. Poszło mi gorzej niż tragicznie. Czekaj, bo mogłem naprawić telewizor. Deska? Kurde, nawet nie wiedziałem, że mam deskę. Mam jakieś tam części tego badziewia, ale że deskę? Nie ma nikogo? Cóż za oszustwo. O, tam ktoś jest. Prawie. Nie, nara. Cały czas psuje. Nie chcę tego psuć, ale psuje. Batoniarkę, tak. Chcę to naprawić. To może być bardzo dużo warte. Pyk, proszę bardzo. Elektronikę młotkiem. Nic na siłę, wszystko młotkiem. Nie, 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 nie. Jeszcze coś jest zepsute tutaj. Tak, teraz. Siema! Już idę. Cześć. Pewnie, panie. Ja to za 480 chciałem sprzedać, a ty mi tutaj dajesz już 600. Prawie 700, dobra, bierz. Bierz, 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 nara. Cieszę się również. Cokolwiek brałeś, nie bierz więcej. Dobra, bierz to. Jest twoje, nara. Czy ja coś tam dałem? Nie, jeszcze nie. Jaszcza kurczeń. O, tu jeszcze sprzedać można. Jeszcze nie dawałem niczego, także... automat do Coca-Coli. Dawaj, idziemy z tym. Przelezę przez te drzwi. Kurde, nic nie widzę prawie. Już, zaraz. To ufok był, czy to był ten? Kurde, nie mogę biec. Kradziej to był, ty. Poszł. Indo urazida. Gościu kupuje wszystkie sprzęty rytualne i halabardę. No ciekawe, co może z tego wyjść. Jeszcze gitarę jedną mamy. Dawaj z tym. O, udało się. Jezus, ile popsutego. Dobrze, że tych desek mamy trochę. A idź sobie. Nie będę nic kupować. Cześć. Kurde, nie trafiłem. Dobra, masz. Nara. Tak było. Komiczne są te dźwięki. Nio, 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 nio. Co mamy jeszcze do naprawy? To i to. To dawaj na razie to. Zaraz przyjdę. O, traktor ktoś chce kupić. Może teraz się uda go sprzedać. Siema. Weź mnie, nie denerwuj. Dobra, masz, bierz, bierz go. Idź, baw się dobrze. Madonna mia. Kurde, nie trafiłem. Nara. Nie ma. Odrzuć. Odrzucam. Odrzucam twą kandydaturę. Nie zasługujesz, by mieć ten automat. A, szybko poszło. Nara.
Kurde, prawie. Dobra, wiesz. Czadersko. Nara. Tu nic nie damy rady powiesić. Trudno. Dobra, bo tam jeszcze jeden stojak jest chyba do naprawy, nie? Coś było, kurczę, coś było. Daj. Ja bym to tu posklejał. No, raz biegnie, raz ogólnie nie może biec. Nie wiem, od czego to jest zależne. Tak było. Co ty konstruujesz, chłopie? Dobra, masz, bierz. Ty kurczak nie żyje. Weź, żeby cię ludzie nie widzieli. Nie wiem, jak on młotkiem naprawia takie coś, ale gituwa. Nie przeszkadza mi to w ogóle. Dzień dobry. Aha, to agent Tomek. To nie. Ech. Prawie. Bierz pan. Nie wiem, co ty do mnie rozmawiasz, człowieku, w ogóle. I don't speak Nintendo. Zbiornik ciśnieniowy. Tutaj już są do tych. Ty, drzwi do nosorożca, obudowa bobek, to nie to. To chyba będzie do tego, nie? I to chyba jeszcze. I to. Dobra, zaraz to złożymy. Albo może nie tak zaraz. Proponowałbym może zrobić to w następnym odcinku, gdyż to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten, ale dobra, to jeszcze. Mamy możliwość, to czemu nie? Nara. Dobra, gwiazdo roka. No ale tak jak powiedziałem, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres, trzymajcie się i do następnego. Hej.